patrzyła na niego, nic nie rozumiejąc. Jedno tylko pojmowała, że jest strasznie, nieskończenie nieszczęśliwy. Nigdy z nich nic nie zrozumie, gdybyś im powiedziała. Ciągnął dalej Raskolnikow. Ale ja wiem. Jesteś mi potrzebna. Dlatego przyszedłem do ciebie. Nie rozumiem. Szepnęła Sonia. Zrozumiesz później. Czyż nie uczyniłaś tego samego? Ty także przekroczyłaś. Potrafiłaś przekroczyć. Targnęłaś się na swe życie, zmarnowałaś życie. Własne. A to wszystko jedno. Mogłaś żyć duchem i rozumem. Skończysz zaś na placu siennym. Ale to jest ponad twoje siły. I jeśli zostaniesz sama, zwariujesz jak i ja. Już teraz wyglądasz jak obłąkana. Dlatego powinniśmy iść razem, jedną drogą. Chodźmy! Dlaczego? Po co to wszystko? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że tak dalej być nie może! Oto dlaczego! Należy wreszcie ocenić wszystko poważnie i po męsku, a nie płakać jak dziecko i wołać, że Bóg nie dopuści. Żegnaj. Być może rozmawiam z tobą po raz ostatni. Jeżeli przyjdę jutro, to powiem ci, kto zabił Lizawietę. Jak to? To pan wie, kto zabił? Wiem! Wiem. I powiem tobie. Tobie jednej. Ciebie wybrałem. Nie przyjdę prosić o przebaczenie. Po prostu powiem. Żegnaj. Nie podawaj mi ręki. Jutro. Wyszedł. Sonia patrzyła za nim jak za obłąkańcem, ale sama była półprzytomna i czuła to. Kręciło jej się w głowie. Boże! Boże, skąd on wie, kto zabił Lizawietę? Co znaczyły jego słowa? To straszne. Ale mimo to myśl nie przychodziła jej do głowy. Zupełnie nie! On musi być bardzo nieszczęśliwy. Porzucił matkę i siostry. Dlaczego? Co znaczyły jego słowa? Mówił. Tak wyraźnie to powiedział. Że nie może beze mnie żyć. O Boże. Sonia całą noc gorączkowała, majacząc. Zrywała się, płakała, to znowu zapadała w gorączkowy sen. Śniły jej się Poleńka, Katarzyna Iwanowna, Lizawieta. Czytanie Ewangelii i on. On.
blady, z płonącymi oczyma. Całuję jej nogi i płaczę. O Boże. Thank you.